te ważne rzeczy, jak podniesienie pensji minimalnej i tak dalej, i tak dalej. Są rzeczy, które Polacy odczuwają. Z posłanką Prawa i Sprawiedliwości Marzeną Machałek rozmawiał Lucjan Olszówka. Rozmowę parlamentarną znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.polskieradio24.pl. Rosną ceny mieszkań, tak wynika z najnowszego raportu firmy Home Broker. Z zestawienia cen transakcyjnych mierzonych rok do roku wynika, że średnio wzrosły one ponad 2%. Indeks cen jest najwyższy od 4 lat. O przyczynach tego zjawiska i prognozach Aleksander Przoniak rozmawiał z analitykiem rynku mieszkaniowego Marcinem Krasoniem. Najnowszy odczyt indeksu cen transakcyjnych pokazuje, że w ciągu ostatniego roku ceny mieszkań w Polsce wzrosły o ponad 2%. To oczywiście mamy do czynienia z cenami w największych miastach, bo to w największych miastach ceny analizujemy. W zależności od ośrodka miejskiego te zmiany cen bywają różne. Z tych większych miast największy spadek zanotowaliśmy w Łodzi, gdzie w ciągu roku cena obniżyła się o 9%. Natomiast największy wzrost cen zanotowaliśmy we Wrocławiu o ponad 6%. Nadal nie zmienia się jedno, że miastem najdroższym jest Warszawa. To jest oczywiste i bardzo łatwo wytłumaczalne. Średnia stawka metra kwadratowego w Warszawie to w tej chwili 7232 zł. Czy taki 2% wzrost to stała tendencja, czy tylko chwilowe zawahanie na rynku? Warto zauważyć, że na popyt na mieszkania ma wpływ kilka czynników. Z jednej strony mamy osoby, które po prostu chcą kupić nowe mieszkanie, bo albo je na to stać, albo im się powiększyła rodzina, albo weszli w jakiś tam określony wiek. A z drugiej strony są ludzie, którzy kupują mieszkania w celach inwestycyjnych. Takich inwestorów na rynku nie brakuje. Jest ich właściwie coraz więcej. W niektórych inwestycjach deweloperskich 2/3 mieszkań kupowanych jest za gotówkę właśnie przez takich ludzi, którzy kupują mieszkanie po to, żeby wprowadzić je na rynek najmu i jeszcze z jakąś tam myślą o możliwym wzroście wartości takiej nieruchomości w dłuższym okresie. To wynika z kilku czynników, między innymi z tego, że mamy niskie stopy procentowe. Niskie stopy procentowe oznaczają małą atrakcyjność bankowych lokat oraz obligacji skarbowych. Jeżeli ktoś jest, powiedzmy, jakimś takim w miarę zamożnym człowiekiem, ma kilkaset tysięcy złotych na lokacie, ta lokata mu się kończy, no i bank proponuje mu odnowienie lokaty, która będzie dawała na przykład 1% w skali roku. Taka osoba się zastanawia, czy na pewno chce zarabiać 1% w skali roku, rozważa inne różne opcje i jedną z takich opcji jest rynek nieruchomości. Tutaj potencjalne zyski są wyższe, bo w dużych miastach wynosi 5-6% w skali roku netto, czyli już o opodatkowaniu i tak dalej. No przy czym trzeba pamiętać, że oczywiście wiąże się to z ryzykiem, bo tak to już jest w inwestowaniu, że im większe ryzyko, tym większe zyski, potencjalne zyski. No i troszeczkę jest takie zestawienie, że możemy założyć lokatę na 1%, mieć ten 1% pewny, możemy spróbować wejść na rynek nieruchomości po to, żeby zarobić 5-6%, ale to nie będzie wtedy pewne. Dlaczego te ceny wzrosły? Warto zauważyć, że na popyt na mieszkania ma wpływ kilka czynników. Z jednej strony mamy osoby, które po prostu chcą kupić nowe mieszkanie, bo albo je na to stać, albo im się powiększyła rodzina, albo weszli w jakiś tam określony wiek. A z drugiej strony są ludzie, którzy kupują mieszkania w celach inwestycyjnych. Takich inwestorów na rynku nie brakuje. Jest ich właściwie coraz więcej. W niektórych inwestycjach deweloperskich 2/3 mieszkań kupowanych jest za gotówkę właśnie przez takich ludzi, którzy kupują mieszkanie po to, żeby wprowadzić je na rynek najmu i jeszcze z jakąś tam myślą o możliwym wzroście wartości takiej nieruchomości w dłuższym okresie. To wynika z kilku czynników, między innymi z tego, że mamy niskie stopy procentowe. Niskie stopy procentowe oznaczają małą atrakcyjność bankowych lokat oraz obligacji skarbowych. Jeżeli ktoś jest, powiedzmy, jakimś takim w miarę zamożnym człowiekiem, ma kilkaset tysięcy złotych na lokacie, ta lokata mu się kończy, no i bank proponuje mu odnowienie lokaty, która będzie dawała na przykład 1% w skali roku. Taka osoba się zastanawia, czy na pewno chce zarabiać 1% w skali roku, rozważa inne różne opcje i jedną z takich opcji jest rynek nieruchomości. Tutaj potencjalne zyski są wyższe, bo w dużych miastach wynosi 5-6% w skali roku netto, czyli już o opodatkowaniu i tak dalej. No przy czym trzeba pamiętać, że oczywiście wiąże się to z ryzykiem, bo tak to już jest w inwestowaniu, że im większe ryzyko, tym większe zyski, potencjalne zyski. No i troszeczkę jest takie zestawienie, że możemy założyć lokatę na 1%, mieć ten 1% pewny,
Możemy spróbować wejść na rynek nieruchomości po to, żeby zarobić 5-6%, ale to nie będzie wtedy pewne. Jakie znaczenie dla rynku będzie miał program Mieszkanie Plus? W takim kształcie, w jakim na razie jest ten program zapowiadany, nie powinien on być większą konkurencją dla rynku deweloperskiego albo rynku komercyjnego najmu, dlatego że według zapowiedzi program jest skierowany dla osób raczej mniej zamożnych, takich, których nie stać na to, żeby kupić sobie mieszkanie. Więc jeżeli z programu skorzysta ktoś, kto i tak nie kupiłby mieszkania, no to wpływ na ceny będzie raczej ograniczony. Program będzie więc ograniczoną konkurencją dla deweloperów, ale z drugiej strony pewnie da im pracę, no bo przecież ktoś te mieszkania w ramach programu będzie musiał wybudować, a kto ma doświadczenie w budowaniu mieszkań? No deweloperzy, prawda? Więc myślę, że część firm budowlanych tutaj na tym skorzysta. Jeśli chodzi o sam wpływ tak bezpośrednio na ceny, to myślę, że tutaj wiele się nie zmieni. No może troszeczkę się popyt obniżyć, ale myślę, że program będzie miał mniejsze znaczenie niż na przykład potencjalny wzrost inflacji stóp procentowych. Z analitykiem rynku mieszkaniowego Marcinem Krasoniem rozmawiał Aleksander Przoniak. Studentom skończyły się wakacje. Niektóre uczelnie w kraju nowy rok akademicki zainaugurowały wczoraj. Inne zrobią to w najbliższych dniach. Studenci wracają na uczelnie pełne zmian, bo Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego od 1 października wprowadza przepisy zmniejszające biurokrację. O szczegółach Katarzyna Ingram. Na Uniwersytecie Warszawskim rok akademicki zainaugurowano w piątek. W rok jubileuszu 200-lecia istnienia Uniwersytetu. Rektor UW, profesor Marcin Pałys, mówił, że odpowiedzialnością nauczycieli akademickich jest takie kształcenie, dzięki któremu studenci będą umieli odróżnić wiedzę i fakty od mitów. Osoby, które kończą studia na uniwersytecie, muszą wiedzieć, że życie jest do myślenia, do rozumienia, a nie do wyciągania pospiesznych wniosków. Muszą wiedzieć, że uproszczone diagnozy i rozwiązania, które stały się normą w dyskursie publicznym, na dłuższą metę nie zbliżają do rozwiązań. Naszą odpowiedzialnością jest, by studenci i absolwenci uniwersytetu byli odporni na demagogię, populizm, żeby wiedzieli, że nie na wszystkie złożone problemy można udzielić prostych odpowiedzi. Największą popularnością w tym roku cieszą się kierunki ekonomiczne, psychologia, prawo i filologia. Mówi Małgorzata Sowińska z Fundacji Edukacyjnej Perspektywy. Wśród kierunków technicznych dominowała informatyka i kierunki pokrewne. Technologie od kilku lat w Instytucie Słowackim jeden to nawet nie wypił ani jednej ramki wina. Dlaczego? Dlatego, żeby Równie skomplikowane specjalności. Studentów interesowały także niedawno powstałe kierunki, choć w tym przypadku nieco trudniej sprawdzić, jak bardzo są one popularne. Jeżeli chodzi o kierunki, należy rozgraniczyć tutaj kierunki z tradycjami, takie, które można powiedzieć istniały zawsze, które jak również od zawsze funkcjonują w zainteresowaniach młodzieży, od kierunków nowych, które wchodzą w coraz większej liczbie na rynek edukacyjny i one o tyle są trudne tutaj do powiedzenia, że one się cieszą dużym zainteresowaniem, bo jeżeli na kilkaset kierunków w tej chwili funkcjonujących jest to jedyny kierunek, poniedziałek pierwsze wykłady i ćwiczenia. Czego najbardziej chcieliby sami studenci pierwszego roku? Powodzenia i szybkości w zapisach na zajęcia. Ciasteczek tam, porządku, tam było takie dobrze, dziadostwo, ale tak, było parę koniaków. Było trochę wina i jak w tym oporem wytrwałości, żeby udało im się dotrzeć przez 3 lata licencjatu, a tym studentom ambitnym, żeby oprócz tej działalności swojej studenckiej, takiej zwykłej, tej obowiązkowej, żeby mogli rozwijać się bardziej, żeby mogli zdobywać kompetencje, które pomogą im po prostu w przyszłości. W ten roku akademickim ma być mniej biurokracji na uczelniach, zapowiada minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. Od 1 października będzie obowiązywać zmiana przepisów w szkolnictwie wyższym. Dla studentów to oznacza między innymi łatwiejszy dostęp do kierunków studiów, łatwiejszy dostęp do kredytów. A ja tak tą kamerą tak jeżdżę i przy okazji mówię, ale właśnie że zupełnie inne. A ona mówi, ale państwo, żeście to źle zrozumieli, że to zapraszamy na widzę, że nie tu i nie teraz. Czyli, że będzie traktować tomów dokumentów, tylko będzie pełnić taką funkcję mentorską. Deregulacja, która właśnie weszła w życie, to wstęp do wprowadzenia nowego prawa o szkolnictwie wyższym. Jego zarys będzie przedstawiony na Narodowym Kongresie Nauki w Krakowie. Słuchaj, tam było tego wina we wrześniu trochę, ale przyszłego on roku. Pił Katarzyna jedno Ingram, za drugim. Polskie Radio. A dziś na naszej antenie o 14.15 audycja 24. Na poziom, dziś o świecie animacji. Gośćmi będą Kamil Polak i Kuba Tarkowski z warszawskiego studia animacji Human Arc,
które zakończyło niedawno pracę nad dobrze przyjętym serialem animowanym Kacperiada. W audycji porozmawiamy o procesie produkcyjnym, łączeniu nowoczesnych i tradycyjnych technik animacji, a także o tym, jak przygotować serial, który ma jednocześnie bawić i uczyć. To w audycji 24 poziom, dziś w Polskim Radiu 24 o 14:15. Polaków, bo w sumie to chodzi o Polaków. Książka historyczna roku nominowało 10 książek w kategorii najlepsza książka naukowa poświęcona dziejom Polski i Polaków w XX wieku i 10 w kategorii najlepsza książka popularna naukowa poświęcona historii Polski w XX wieku. Zapraszamy do internetowego głosowania na najlepszą książkę historyczną roku. Szczegóły na stronie www.książkahistoryczna.pl. Organizatorami konkursu są Telewizja Polska, Polskie Radio i Instytut Pamięci Narodowej i Narodowe Centrum Kultury. Autopromocja. Jest 7:30. A poza tym jeszcze nie teraz. Informacje dnia, ale ta baba troszeczkę nie miała racji, bo byli Katarzyna Oklińska, tak zaproszeni. Premier Beata Szydło zapewniła, że pierwsze mieszkania w ramach programu Mieszkanie Plus zostaną przyznane do końca 2019 roku. W wywiadzie dla TVP Info premier powiedziała, że rząd powinien działać na bazie konkretnych projektów. Przekonywała, że program mieszkaniowy jest priorytetem. Zostaną uruchomione 4 jego filary, wyjaśniła Beata Szydło. Ale przewiduje, że w czwartym kwartale tego roku zostanie przyjęta ustawa, która będzie stanowić podstawę prawną. Natomiast w przyszłym roku rozpocznie się nabór wniosków na mieszkania, które będą przedzielane w ramach programu. Premier zakłada, że pierwsze lokale pojawią się w 2019 roku. Beata Szydło dodała, że innym ważnym programem, nad którym rząd będzie pracował w pierwszej kolejności, jest wprowadzenie jednolitego podatku. Rocznica powstania Chińskiej Republiki Ludowej inauguruje dziś w Chinach tak zwany Złoty Tydzień. Z okazji Święta Narodowego Chińczycy mają aż 7 dni wolnych od pracy. W tym czasie najchętniej podróżują. Podczas Złotego Tygodnia w podróże w celach turystycznych lub odwiedzin najbliższej rodziny uda się prawie połowa Chińczyków. Z szacunków w ciągu najbliższych 7 dni podróżować będzie 586 milionów mieszkańców Chin. Spowolnienie gospodarcze nie powstrzymuje chińskich turystów przed wydawaniem. W tydzień wydać mają 70 miliardów dolarów. Ponad 13% więcej niż rok wcześniej. Rośnie także liczba turystów wyjeżdżających na Złoty Tydzień poza granice Chin. Najpopularniejsze kierunki to Tajlandia, Japonia i Korea Południowa. Tutaj ostatni w ciągu weekendu przyjedzie ćwierć miliona chińskich turystów. Dla koreańskich gospodarki to powód do zadowolenia. Jak szacują tamtejsze media, Chińczycy w długi weekend wydadzą w Korei Południowej rekordowe 5 miliardów dolarów amerykańskich. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Dlatego to tylko tak ogólnie, co mówią. Przed południem Caritas Polska w Teatrze Kamienica w Warszawie organizuje 15. ogólnopolską ekumeniczną galę Ubi Caritas. Podczas tej uroczystości organizacja charytatywna Kościoła Katolickiego chce nagrodzić osoby wrażliwe na potrzeby ubogich. Nominowanych wskazali szefowie diecezjalnych oddziałów Caritas. Nagrody zostaną przyznane w trzech kategoriach. Darczyńca, świadectwo oraz współpraca, mówi ksiądz Marian Suboć, dyrektor Caritas Polska. I to jakiś taki może przy Ukrainie, jak oni tutaj, jakby nie widzieli Ukraińca, nie widzieli Murzyna, nie widzieli Ruska, bo Amerykanin to chyba nie przyjdzie. Tutaj w radiu trochę, w radiu tak jak ten reklamuje, kupcie mieszkanie, a w jednej idzie. Ludzie 5 złotych nie mają, to na reklamuje u tych Żydówek, żeby to ktoś mieszkał. Teraz było tak inteligentnie powiedziane, pewnie słyszałaś, że może za, co za możliwe. Oprócz Caritas Polska swoje nagrody wręczą prawosławna Eleos i ewangelicka Diakonia, instytucje dobroczynne tych kościołów. Słowem wszystko. Droga czarne, to takie niedogolone i niedomyte. Polskie Radio 24. I ten katolik, to nie wszyscy. Rafał Bała, dzień dobry. Wczoraj rozegrano dwa mecze 11. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Ruch Pożów przegrał u siebie z Zagłębiem Lublin 1-2. Bramkę dla gospodarzy zdobył Piotr Grzelczak, który jednak nie mógł być zadowolony z końcowego rezultatu. Mieliśmy dużo dobrych sytuacji, a sami trzy bardzo dobre sytuacje. Kontrolowaliśmy grę, chcieliśmy strzelić bramkę, strzeliliśmy. No niestety w drugiej połowie można powiedzieć, że sami straciliśmy bramkę drugą i przegrywamy. I na pewno jest wielki niedosyt. Gole dla Lecha strzeliliśmy.
Kożowie Maciej Gajos i Maciej Makuszewski. W drugim wczorajszym spotkaniu Górnik Łęczna także 1-2 uległ Lechowi Poznań. Bramki dla Lecha zdobyli Łukasz Janoszka i Krzysztof Janus z rzutu karnego. Gola dla gospodarzy strzelił Jarosław Niezgoda. W tabeli prowadzi Jagiellonia Białystok, która podobnie jak Lech, jak Gdańsk ma 22 punkty. Trzecie Zagłębie Lubin traci do czołowej dwójki po punktach. W Szczecinie zainaugurowano rozgrywki siatkarskiej plus ligi. Miejscowy Espadon podejmował mistrza Polski z Zaksy Kędzierzyn Koźle i przegrał 0-3. Atakujący Espadonu Bartłomiej Klut tak tłumaczył się z porażki. Postawienie siatkarzy z Zaksy Kędzierzyn Koźle bardzo, bardzo trudne warunki. My też jesteśmy w fazie zgrywania się i tak naprawdę nie mogliśmy się przeciwstawić. Dlatego gratulacje dla Zaksy i powodzenia dla nich dalej, bo naprawdę prezentują siatkówkę na wysokim poziomie naszego kraju. A dziś w plus lidze dwa mecze. Politechnika Warszawska podejmie Rzeszowie, natomiast Jastrzębski Węgiel zagra z AZS-em Olsztyn. Na koniec Żurze. Piotr Protasiewicz wygrał w Lesznie jeden z najstarszych turniejów żużlowych w Polsce. 66. Memoriał Alfreda Smoczyka. Drugi był jego klubowy kolega Patryk Dudek, a trzeci Australijczyk Rohan Tongate. Alfred Smoczyk był jeden z najbardziej utalentowanych zawodników okresu powojennego. W 1949 roku w wieku 21 lat zdobył tytuł indywidualnego mistrza Polski. Rok później zginął w wypadku motocyklowym pod Lesznem. Teraz to wszystko. Już wkrótce w magazynie sportowym powiemy więcej o piłkarskiej ekstraklasie i o nowej roli dwukrotnego mistrza olimpijskiego Tomasza Majewskiego. Zapraszam na 8:20. Polskie Radio 24. Jest 7:35, zaglądamy do regionów. Bajkowóz, czyli mobilną bibliotekę z ponad 100 książkami, otrzymał Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabosłyszących i Niedosłyszących w Kielcach. Bibliotekę na półkach podarowała szkole Fundacja Serdecznik z Poznania. Jak mówi jej przedstawiciel Jarosław Leciejewski, ideą akcji jest nie tylko zachęcanie dzieci do czytania książek, ale również pobudzenie ich wyobraźni. Tak naprawdę jest to coś więcej niż biblioteka, ponieważ ale żeby my dotykujemy to narzędzie do pracy z dziećmi. Tam jest 100 książek, do których dodajemy skrypt z warsztatami dla prowadzących. Na podstawie przeczytanych książek można realizować cały szereg warsztatów omawiając dziećmi trudne problemy i dorastania, i pobytu w szpitalu, i różnego rodzaju chorób. I pod tym kątem są też dodane książki. Z podarunku od Fundacji Serdecznik ucieszył się Dawid Skiba, miłośnik komiksów. Bardzo się cieszę, no tak, że zrozumiał od tego ludzkiego, że nas, on chciał sobie jeszcze jakieś do tej zupy książki i może będą bardzo ciekawe. Nie, ja bym coś tam powiedział, tam dużo a więc co ty jeszcze tu chciałeś? Podobne bajkowozy, czyli mobilne biblioteki na kółkach, znajdują się już w sumie w 39 miejscach w Polsce, między innymi w szpitalach w Szczecinie, w Łodzi, Krakowie oraz Gdańsku. Następny wkrótce Fundacja Serdecznik z Poznania wyśle do ośrodka w Radcy Zdrowiu. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak otworzył wczoraj posterunek policji w Dragaczu koło Świecia. Będzie bezpieczniej, a to jest najważniejsze, mówił podczas uroczystości minister. Mariusz Błaszczak wręczył policjantom symboliczne klucze do budynku. Cieszę, że mogę wręczyć klucze do nowo otwartego posterunku policji. Tym większa satysfakcja, że jest to posterunek odnowiony, posterunek, kilka lat temu został zlikwidowany. Życzę panom spokojnej służby. Bezpieczeństwo jest jedną z najważniejszych wartości życia codziennego. Nie jest jak ten ruski, żeby co tam nic nie gadał. W miejscu, w którym mieszkamy, było bezpiecznie. Chcemy, żeby w miejscu, do którego chodzą nasze dzieci, było bezpiecznie. Policjant na telefon nie sprawdza. Nie ma go. W posterunku policji są policjanci. Tak jak tu, w Dragaczu. Siedmiu policjantów, którzy będą codziennie pracować. Będą to policjanci, którzy będą do dyspozycji mieszkańców. Policjanci będą jak uruchomienie zamkniętego 3 lata temu posterunku kosztowało prawie 200 tysięcy złotych. Siedziba policjantów mieści się w urzędzie gminy. 24 tytuły. I zaglądamy na Dolny Śląsk, a przegląd tamtejszej prasy przygotował Przemysław Gałecki z Radia Wrocław. Witam oczywiście dla nas, czyli dziennikarzy Radia Wrocław, ale i wydaje mi się dla wielu innych Dolnoślązaków, jednym z najważniejszych wydarzeń tygodnia były okrągłe urodziny naszej redakcji.
Radio Wrocław ma już 70 lat. Zaczynaliśmy w 1946 roku. Teraz nadajemy już 72 godziny na dobę. Tak, to nie błąd. Mamy trzy anteny. Radio Wrocław, Radio Wrocław Kultura i pilotowe Radio RAM. Ale dość już chwalenia się. List jeszcze bliżej napisała w poniedziałek Gazeta Wyborcza we Wrocławiu. Jacek Harukowicz opisał kolejne rozdawnictwo stanowisk. Prezes KGHM TFI Mirosław Stanisławski powołał na szefów podległej sobie spółki interferię swojego znajomego i szwagra. Z kościoła nie wyjdziecie, ksiądz dzwoni na policję. Na pierwszej stronie Gazety Wrocławskiej opis, jak to pani Paulina z bratem poszli do kościoła, by zgłosić się, że już nie chcą więcej przychodzić. Ksiądz apostazją tak się przejął, że wezwał policję, by ta wyprowadziła ich z parafii. Policja jednak tego nie zrobiła i wnioski zostały przyjęte. Dolnośląskie szkoły nie mają pomysłu na rozwój zdolnych uczniów, wynika z najnowszego raportu Najwyższej Izby Kontroli. Problemowi przyjrzała się nasza redakcyjna koleżanka Ela Osowicz. We wszystkich skontrolowanych szkołach indywidualnym programem nauki w latach 2013-2015 objęto zaledwie 4 spośród ponad 2000 uczniów. Natomiast indywidualnym tokiem nauki umożliwiającym szybsze ukończenie poszczególnych etapów kształcenia nie został objęty żaden uczeń. Już odpowiadam na wasze pytanie, które pewnie chcielibyście zadać. To nieprawda, że nie ma u nas zdolnej młodzieży. No to pójdźmy dalej. Nieważne co w kopercie, ważne co na kopercie. Do takich wniosków można dojść po śledztwie w Muzeum Poczty we Wrocławiu. Tam zniknęło 100 cennych znaczków i w miejsce ktoś podłożył podobne, ale mało warte. Strata na okrągły 1 000 000 złotych. Informowały o tym wszystkie wrocławskie media, ale to nie koniec, bo zniknęły także zabytkowe telefony i inne urządzenia. W sumie grubo ponad 100 eksponatów i nikt nie zauważył, może dlatego, że już nikt nie korzysta ze stacjonarnych. Gazeta Wrocławska pisała w tym tygodniu także o dziwnych remontach we Wrocławiu. Bo czy ma sens remont puszki koncertowej na Sempolnie, gdzie nie ma koncertów? Urzędnicy odpowiadali mało konkretnie. Gazeta wyliczyła także, że we Wrocławiu jest 118 975 studentów. Jednak tylko co trzeci jest ze stolicy regionu. Przyjadą do nas studenci z Indii, Iranu, Kamerunu, Chin i Bangladeszu. Dlatego wszystkie ręce na pokład, mówi magistrat na naszej antenie. Od poniedziałku na wrocławskich ulicach pojawi się dodatkowych 40 tysięcy aut. Dlatego w komunikacyjnych szczytach newralgiczne skrzyżowania będą patrolować dodatkowi mundurowi, a na miasto wyjadą mobilne zespoły MPK. Przez cały tydzień dużo w prasie było też na temat czarnego poniedziałku. Cezary Przybylski pozwolił pracownikom wziąć udział w proteście. Uważam, że głos kobiet w dyskusji publicznej powinien być wyraźny i tutaj jednak zgadza się, aby każdy, kto ma chęć wziąć w poniedziałek urlop, mógł to zrobić. I na koniec pytora, a pieniądze na funkcjonowanie klubu układa głównie miasto. To pomysł Gałęckim z Radia Wrocław z Dolnego Śląska. Przenosimy się na Anna Orzeł. A ja tą kamerą objeżdżam. Dlaczego miałabym jej nie objechać? Pierwsza to modernizacja Alei Wojska Polskiego, druga budowa piłkarskiego stadionu. Skąd wziąć pieniądze na przebudowę? Zastanawiają się wyborczej. A chodzi o 116 milionów polskiego, Ronda Kozienickiego i części Żółwickiego. Prace zaplanowano na lata 2017-2020. Co ma powstać za te pieniądze? Jak informuje Dariusz Dębski, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji Jezdni, istniejący wiadukt nad linią kolejową Radom-Dęblin, zostańczki rowerowe, informuje Dębski. Na tym nie koniec. Jak donosi Wyborcza, powstaną też, że projekt jest niezwykle istotny i to nie tylko dla Radomian. Wojska Polskiego łączy trzy drogi krajowe, zaprezentowaną w tym tygodniu przez władze miasta koncepcję nowoczesnego stadionu. Jak informuje dziennik, jesienią 2018 roku przy ulicy Struga powstanie obiekt z dwiema trybunami. Jedną na 3,5 tysiąca miejsc oraz drugą na minimum 2 tysiące. W skład Radomskiego Centrum Sportu obok stadionu będzie wchodziła hala sportowo-gryzkowa oraz kompleks tenisowy. Całość, biurokracja, pieniądze płaci, kosztować ma niespełna 110 milionów złotych. I pozostając przy sporcie, w środę Echo Dnia napisało, że siatkarze Cerradu Czarnych w nowym sezonie sami będą opracowywać oprawę muzyczną na każde spotkanie. Wyzwanie wydaje się poważne. Każdy z zawodników będzie musiał mocno pogłówkować i przygotować około 90-minutowy repertuar. Siatkarska lista przebojów ruszy na godzinę przed pierwszym gwizdkiem arbitra. Autorskie muzyczne przerywniki zawodników puszczają
puszczane będą oczywiście w trakcie, a także tuż po zakończeniu siatkarskiego widowiska. Czy Radom będzie pierwszym miastem, w którym ruszy rządowy program Mieszkanie Plus? Zastanawiała się w czwartek Gazeta Wyborcza. Podstawą do dywagacji były deklaracje polityków Prawa i Sprawiedliwości oraz list intencyjny, który w tej sprawie przekazali prezydentowi miasta. Samorządowiec jest zainteresowany udziałem w pilotażu, ale sprawa tylko z pozoru wydaje się być prosta. Gmina musi spełnić określone warunki. Kluczowym z nich jest posiadanie atrakcyjnych działek z dostępem do wszystkich mediów i objętych planem zagospodarowania przestrzennego. Miasto owszem ma grunty, ale wiele z nich obarczonych jest wadą prawną, która uniemożliwia prowadzenie jakichkolwiek inwestycji. Co do jednego, strony są zgodne. Na rynku brakuje mieszkań na wynajem po przystępnych cenach. Dlatego list intencyjny, który trafił do urzędu, powinien być początkiem poszukiwania rozwiązań i współpracy. Natomiast w piątkowych wydaniach obu gazet znajdziemy zaproszenie do Muzeum Wsi Radomskiej. W niedzielę w Skansenie odbędzie się Festiwal Ziemniaka. Początek imprezy w samo południe, a w programie między innymi pokaz kulinarny Karola Okrasy, widowisko Wesele Jednińskie, koncert kapel ludowych oraz wykopki. Zabawa potrwa do 19. W Polskim Radiu 24. 24 godziny na świecie. Jest 7.45, my przenosimy się do Budapesztu. Tam jest Dominik Hej, politolog i szef portalu .hu. Dzień dobry. Dzień dobry. A będziemy rozmawiać o jutrzejszym referendum na Węgrzech. Przypomnijmy na początek, czego dotyczy ten plebiscyt. W najprościej rzecz ujmując, tak zwanych kwot migrantów, czyli tego mechanizmu relokacji, który został przygotowany przez Unię Europejską, Węgrzy już od 6 rano będą odpowiadali na pytanie następującej treści, czy chce pan, pani, aby Unia Europejska mogła zarządzać bez zgody parlamentu obowiązkowe osiedlanie na Węgrzech osób innych niż obywatele węgierscy. To jutrzejsze referendum. Jak wygląda kampania przed referendum? Ta kampania przede wszystkim toczy się, jeżeli mówimy o zwolennikach głosowania przeciwko kwotom, czyli ci, którzy zaznaczą na kartach wyborczych kółko z napisem nie, NEM. To przede wszystkim kampania wizualna, plakaty, które dosłownie opanowały całe Węgry, podróżują na wszystkich możliwych środkach transportu, w tym na węgierskich PKS-ach. Dalej mamy kampanię w mediach, w radiu, w telewizji. Cały czas pojawiają się te spoty. Bardzo mocno węgierski rząd wykorzystuje także media społecznościowe, czyli głównie portal Facebook, na którym rząd jest stale obserwowany. Tamte filmy też się pojawiają, w zasadzie one tam mają swoją premierę. Natomiast opozycja także zastosowała plakaty, ale na pewno jest ich o wiele mniej, ale raczej postawiła na spotkania, czyli to jest pierwsza podstawowa różnica między tymi dwoma stronami w pewien sposób konfliktu politycznego, bo to oto tutaj będzie się rozgrywała gra, że jedni wychodzą do ludzi i próbują, nie ma też żadnej wątpliwości, ugrywać na wzrost swojego poparcia, mówiąc, że żeby głosować za kwotami, czyli za Unią Europejską, a przede wszystkim przeciwko Viktorowi Orbanowi, ale ten odsetek wyborców, który zdecyduje się głosować za kwotami, to jest według nowych sondaży 4%, czyli 96% będzie głosowało po myśli rządu. O tych sondażach za chwilę chciałabym się jeszcze ciebie zapytać jakie nastroje panują przed referendum. Jesteś w Budapeszcie. Co mówią ludzie na ulicach? Czy jest zainteresowanie tym referendum? Jak to wygląda? Trudno powiedzieć, żeby nie było, jeżeli to referendum ze wszystkich stron tak naprawdę tutaj atakuje, mówiąc wprost, dlatego że tak należy postrzegać. Cały czas pojawiają się nowe informacje i to też warunkuje, w jaki sposób ten dyskurs jest prowadzony. To znaczy, najmocniej postawiło się na to, że Węgrom grozi zagrożenie terrorystyczne. Ja jestem bardzo blisko, nawet dzisiaj wyruszając do kiosku w poszukiwaniu gazet, mijałem miejsce, gdzie doszło do tego wybuchu przed tygodniem. I o ile najpierw nikt nie mówił o tym, że być może jakiś terrorysta jest w to uwikłany, teraz też nie mówi, bo to pojawiają się informacje, że czystym węgierskim przeprosił za to, co zrobił i uciekł. W związku z tym pojawia się tutaj pewna wątpliwość dotycząca tego, jakiej był narodowości. Oczywiście wszyscy milczą i być może te oficjalne informacje będą dopiero po referendum, no ale nie ma takiej wątpliwości, tudzież drugiej wiadomości, która także jest od wczoraj bardzo mocno tutaj akcentowana, że 14 terrorystów
dlaczego niektórzy brali udział w zamachach w Paryżu i w Brukseli, przebyło i przejechało przez Węgry, a także, że tutaj werbowano tych terrorystów, więc to jest kampania, która w dużej mierze nastawiona jest na strach w pierwszej fazie, na suwerenność, i to mocno się akcentowało, że Węgry mają prawo głosować tak jak chcą, nikt im niczego nie może narzucać, ale teraz to jest kampania przeciwko terroryzmowi, który tutaj może się rozszerzyć, dosłownie tak duża jest ta dychotomia. Czy ta kampania stawia znak równości między uchodźcami a terrorystami, pogłębia te stereotypy? Tak, dlatego, że na Węgrzech nie mówi się o nich nawet imigrant, nie mówi się uchodźca. Wszyscy są migrant. Masa, która jest nie do określenia. Ja czytam teraz wywiad z premierem Viktorem Orbanem, który stawia znak równości między migrantami a imigrantami zarobkowymi. W ogóle nie mówi się o uchodźcach. To jest temat, który w ogóle nie istnieje. Oczywiście, że podaje się w statystykach, że bardzo wielu jest Syryjczyków, którzy próbują złożyć dokumenty, które dostępne są notabene tylko w języku węgierskim. To jest formularz, który ma 8 stron i jest trudne do zrozumienia nawet po węgiersku, więc trudno, że ktoś, kto nie włada węgierskim, w ogóle wiedział, jak go wypełnić. Natomiast mówi się, że najwięcej jest Syryjczyków. No więc jakby z tego punktu widzenia już by wiadomo było, że mówimy o uchodźcach. Natomiast rząd twardo mówi o tym, że mamy tutaj do czynienia tylko z falą migrantów, przede wszystkim zarobkową, przede wszystkim tych, którzy próbują zmienić Węgry, te, które kochamy. A co mówią ostatnie sondaże przedreferendalne? Ten, który się ukazał kilka dni temu, przygotowany przez Median, tak jak zaznaczyłem, 96% Węgrów będzie przeciwko kwotom, czyli zagłosuje na nie, 4% za. To wahanie sondażowe wynosiło mniej więcej od 82% za do właśnie 96%. Jeszcze niczego dalej nie opublikował. Przy czym na Węgrzech nie ma ciszy przedwyborczej. W związku z tym najpewniej zaraz gruchnie któryś sondaż, któryś z ośrodków badawczych coś przedstawi. Ale jakby referendum samo, to już jest przesądzone. Pytanie, jaka będzie frekwencja. Bo ona jest ważna, bo żeby referendum było wiążące, frekwencja musi wynieść minimum 50%. Tak, przy czym to jest ważnie od danych głosów, a tu się nawołuje do głosowania w sposób nieważny, więc to jest jeszcze większe zmartwienie. A co ostatnie sondaże mówią, ile osób jest zainteresowanych pójściem do urn? Ten próg spadł z 50% do 42%. Oczywiście tutaj jest różna metodologia, więc zawsze można by było na to zwrócić uwagę. Natomiast on balansuje na krawędzi, a tradycja węgierskich referendów jest taka, że na 8 tylko dwukrotnie udało się ten próg przekroczyć, a dwukrotnie trzeba było go zawczasu obniżyć. W związku z tym nie jest to najbezpieczniejszy sposób na budowanie swojego poparcia dla jakichś projektów. Porozmawiajmy teraz o politycznych konsekwencjach, politycznych i prawnych konsekwencjach tego referendum. Jeżeli referendum będzie wiążące, jakie będzie miało znaczenie? Mówię w sensie prawnym. Węgrzy mówią, że są przeciwko przyjmowaniu uchodźców. Co na to Unia Europejska, Komisja Europejska? Czy to referendum w sensie prawnym jest wiążące? Ono nie jest wiążące. Tutaj były nawet wątpliwości dotyczące tego, czy ono ma prawo odbyć się na Węgrzech, dlatego że na Węgrzech zgodnie z konstytucją mogą odbywać się tylko referenda, które leżą w gestii Zgromadzenia Narodowego. Tutaj ta decyzja nie zapadała na tym poziomie. W związku z tym było bardzo dużo wątpliwości, włącznie z zarzucaniem upolitycznienia Sądu Najwyższego i Sądu Konstytucyjnego, że w ogóle do tego referendum dochodzi. Ono nie będzie prawnie wiążące. Ono jest potrzebne głównie na użytek wewnętrzny, oczywiście także do rywalizacji z Brukselą, ale znowu Viktor Orban ma niesamowite szczęście do okoliczności, w których się porusza. Nazywając bardzo brutalnie rzecz, bardzo pomógł mu ten kryzys migracyjny sprzed roku, bardzo mocno umocnił jego władzę. I teraz, kiedy dochodzi do tego referendum i zaczynają być duże wątpliwości, czy ten próg zostanie przekroczony, Jean-Claude Juncker mówi, że już nie ma tak dogmatycznego pojmowania tych kwot, że być może elastycznie, że być może taka solidarność wypływająca z potrzeby serca. W związku z tym w dyskusji z Brukselą on nie zderzy się ze ścianą, która mówi, mają być kwoty, tylko ten dyskurs także w jądrze decyzyjnym, czyli w Brukseli, także mięknie. W podobnym tonie wypowiadała się przed niedawnym szczytem w Unii Europejskiej w Bratysławie Angela Merkel również, która w ubiegłym roku otworzyła przed uchodźcami drzwi Niemiec i Europy. Pojawiają się też takie komentarze, Merkel to że miała to test nie jest referendum to więc, w sprawie tylko, uchodźców, że ludzie się zorientowali, ale to plebiscyt w sprawie tego, czy Węgrzy chcą jeszcze więcej Viktora Orbana.
No a jak? To prawda, moglibyśmy to w ten sposób interpretować. Właśnie najbardziej kluczowym dla sprawdzenia tej tezy będzie to, jaki odsetek nie wyborców Fideszu pójdzie do urn. Jeszcze raz ci mówię, gest niemiecki. Wiadomo jest, że przyjmują. Wyborcy partii Jobbik, czyli tej opozycyjnej, ale sympatyzującej i bardzo popierającej wielokrotnie Fidesz, chociaż oficjalnie się od tego odcina, także ruszą do urn. W związku z tym w tym odsetku będzie wyższy próg niż to, co mógłby zdobyć sam Fidesz. Natomiast kluczowym jest to, ile osób nawoływanych przez żartobliwe kampanie partii Piesko-Pogodna ruszy do urn i zacznie głosować anty. Ale to, że nie ma jak na tym zaplanować, to nie jest takie proste, dlatego że jeżeli zaznaczymy tutaj na Węgrzech dwa krzyżyki, to głos jest liczony jako ważny na nie. To coś, co bardzo różni Polskę i Węgry, bo w Polsce przecież może być tylko jeden znaczek. W związku z tym trzeba rysować i są nawet pokazane, w jaki sposób to czynić. W związku z tym w tym odsetku, który pójdzie, kiedy będziemy wiedzieli bardzo dokładnie, która się trzyma jednego tematu, ty nie możesz ustąpić. Której partii udało się do urny będzie wyborczy, swoje jechała, bo okaże ona się, ci pięć jak wysoko poparcie, jak duży elektorat udało się zmobilizować Piotrowi Orbanowi. Jedną osobę z twojej rodziny, to byś ty jechała i jechała. Tam nie jednego już zabili w ogóle w Europie. Dlatego też, ale widzisz, Niemcy są bogaci i Niemcy są gościnni, bo każdemu dają pieniądze. Ale temu, kto tam zamieszka. Przez starą Unię. Kwoty migrantów zaskarżone już były przez Słowaków, potem uczynili to Węgrzy, Niemcy Polacy i Czesi jeszcze tego nie zrobili albo nie zrobią. Natomiast ten Tarysia mówi, rzuć tego dziada, mówi, rzuć na Wisłę, na grupę wyszehradzką. A to okrutny jest Polak względem Polaka, dlatego że tutaj widzieliśmy tę scenę. W Polsce mówi się o tym, że kryzysu migracyjnego nie ma. W związku z tym jakby Polska wiele na tym nie zyska. Mechanizm relokacji uchodźców. Pytanie, w jaki sposób będzie działało, też nie przystoi już do tego, z czym mamy do czynienia dzisiaj, te liczby, które zostały tam rozpisane, to już nie są dzisiejsze liczby. Borysia umalowała się i rozpętała, Unia Europejska po prostu nie nadąża już za tymi zmianami, a z drugiej strony nie ma wewnętrznej woli politycznej we wszystkich krajach Unii Europejskiej na to, żeby ten spór rozwiązać. Minął rok, na tym polega wojna. Została zima, potem będzie wiosna i ci migranci ruszą. Na szczęście przez Węgry nie ruszyli, ale wciąż niewiele się w tym wymiarze dzieje. No i Orban lobbuje, pójdzie, mówi nie tyle na rzecz całej grupy wyszehradzkiej, co Bułgarii, powie, że aby powiedzieć, że 160 milionów euro na ochronę zewnętrznych granic jest niezbędne, jeśli Unia zapłaci Turcji za to, że nie przepuszcza migrantów. Czy twoim zdaniem to referendum wcale już się nie modli, przecież mówię, jaki problem, że nie chcą mohery chodzić do kościoła i ta linia myśla była potrzebna, żeby zapędzić to wszystko pospólstwo do modlenia się, do różańców klepania i mówię, że nie ma tego złego, nikt się modlą i do krowy, ale nikt się modlą, bo teraz idzie ateizm i dominuje pałac Stalina, kultury Lenina nad Warszawą i co to będzie, jak nikt w nic nie będzie wierzyć. Na to, że to społeczeństwa powinny być bardziej tylko będą kaszleć, nie tyle monoetniczne, co zdecydowanie ograniczając jakieś mieszaniny kultur, tych, tak to określmy, żeby nie budować wewnętrznych rywalizacji, to o czym z kolei mówi Orban. W tym dzisiejszym artykule, który napisał dla dziennika Magyarország, on pisze tam, że jeżeli chcemy cokolwiek zmienić, także w samej Unii Europejskiej, to musimy wykonać pierwszy krok. No niestety, a kto nie wierzy w cuda, nie oznacza, że jest realistą. W związku z tym tą piękną, poetycką puentą buduje takie poczucie, ja mówię, on dodaje także, że to nie jest tak, że siła zmiany uzależniona jest od wielkości. Nie mam żadnej wątpliwości, że chodzi tu o to, że Węgry zaczynają odgrywać w tej węgierskiej myśli co najmniej jedną z ważniejszych ról przy kształtowaniu Unii Europejskiej. One są także prekursorem. Tutaj cały czas się mówi o tym, że Węgry dadzą przykład kolejnym krajom. Pytanie na co? Dlatego, że nie wszyscy przecież zrobią referendum w sprawie kwot. A skoro jeżeli Juncker teraz, Jean-Claude mówi o tym, że nie do końca być może tak będzie. Powinno to nawet, co też i wynika z zjadostwa, bo nie mają nawet na dwa ciasteczka więcej. Skąpstwa i braku gościnności. Także widzisz, Słowacy są lepsi od Czechów, ale gorsi od Niemców. Co dalej? Dlatego, że tu na Węgrzech także się o tym nie mówi. I z tym pytaniem kończymy naszą rozmowę. Bardzo dziękuję z Budapesztu. Mówił Dominik Hej, politolog i szef portalu.hu. Reklama.
Czesi mówią, że są niemili, ale mówią, że Słowacy są bardzo mili. Podobno gdzie indziej, żeby kupić mięso wieprzowe 10% taniej, musisz mieć jakąś specjalną kartę. A w Lidl od czwartku do niedzieli bez żadnej karty dostaniesz minimum 12% rabatu na wszystkie świeże mięsa wieprzowe. Słowacy tak jest. W Lidlu co najmniej 12% rabatu na mięsa wieprzowe. Na przykład polędwiczka wieprzowa tylko 22,50 za kilogram. Bez karty i bez zawracania głowy. W Lidlu wszystkie świeże mięsa wieprzowe minimum 12% taniej. Lidl, co tydzień coś nowego. Zawsze jesteś komuś potrzebny. W dzień i w nocy. Mareczek, to się nie odzywa. Dlatego sięgnij po Opokan Med. Mareczek to taki biedny, bo tam taka Jaćka mieszka i ona go tam zapraszała, zaprasza, to on ciągle do niej mówi, proszę pani, ja teraz nie mogę, bo ona ciągle jeździ, żeby przyszedł na coś tam widocznie tego, poczęstować coś do zjedzenia, to się pytam, jak tam te kotlety. Nie, ale dobre, zrobiła te kotlety. Większość z nas rezygnuje z podróżowania, bo obawia się niebezpieczeństw i wysokich kosztów. A wystarczy wstać z kanapy. Podróże 24. Świat po ludzku. W tej audycji dowiedziemy, że aby podróżować nie trzeba mieć dużych pieniędzy, a wystarczy mieć marzenie. Pokażemy świat po ludzku. Różnorodny, otwarty i przyjazny. A ten nie może i zajęty i czym, bo on ma takich danych to 50. To on pójdzie do stołówki. Autopromocja. Jest ósma. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Od dziś zaczyna obowiązywać zmiana przepisów o szkolnictwie wyższym. 57 osób mieszkających w brukselskiej dzielnicy Molenbeek zostało uznanych za zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa. Dziś ostatni dzień skrzyżowania kultur. Katarzyna Oklińska, zapraszam. Mniej biurokracji na uczelniach, mniej obowiązków sprawozdawczych i więcej środków na stypendia. Od dzisiaj zaczyna obowiązywać zmiana przepisów o szkolnictwie wyższym. Studenci będą mieli łatwiejszy dostęp na drugi kierunek studiów czy łatwiejszy dostęp do kredytów studenckich. Większe zmiany czekają naukowców i administrację uczelni, mówi minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. Będzie zdecydowanie mniej różnego rodzaju sprawozdań, zupełnie inne, dużo szczuplejsze będą tak zwane krajowe ramy kwalifikacji, zmieni się sposób działania Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Deregulacja, która właśnie weszła w życie, jest wstępem do wprowadzenia nowego prawa o szkolnictwie wyższym. Nowe przepisy będą wynikiem debat konsultacji ministerstwa ze środowiskiem naukowców oraz owocem dyskusji samego środowiska akademickiego. Pierwszym krokiem było ogłoszenie konkursu, w którym wyłoniono 3 zespoły ekspertów. Te zespoły przygotowują konkurencyjne koncepcje. Zarys nowego prawa o szkolnictwie wyższym poznamy we wrześniu przyszłego roku podczas Narodowego Kongresu Nauki. Katarzyna Ingra, Polskie Radio. Wynik jutrzejszego węgierskiego referendum w sprawie obowiązkowych kwot osiedlenia imigrantów wydaje się przesądzony. Większość społeczeństwa jest bowiem przeciwna przyjmowaniu uchodźców. Nie wiadomo jednak, ile osób pójdzie zagłosować. W opinii Weroniki Jóźwiak z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, nawet jeśli prezydencja będzie wystarczająca, referendum niewiele zmieni. Ona nogami słuchała rytm. Będzie ważne i wiążące, nie będzie miało bezpośrednich skutków prawnych. Instytucje unijne już teraz mają kompetencje do podejmowania decyzji w zakresie imigracji i azylu. I te decyzje Rady Europejskiej i Rady Unii Europejskiej są wiążące dla państw członkowskich. Nie jest potrzebna tutaj dodatkowa akceptacja organów krajowych. Głosowanie potrwa od godziny 6 do 19 i odbędzie się jutro. Uprawnionych do głosowania jest ponad 8 milionów obywateli. Gdy rok temu Unia Europejska podejmowała decyzję w sprawie uchodźców, Węgry głosowały przeciwko systemowi kwotowemu, według którego każdy kraj ma przypisaną liczbę uchodźców, których musi przyjąć. 57 osób mieszkających w brukselskiej dzielnicy Molenbeek zostało uznanych za zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa. Takie są wstępne wyniki policyjnego raportu poświęconego radykalizmom, o których poinformował minister spraw wewnętrznych. Plan walki z radykalizmem został wprowadzony po listopadowych atakach w Paryżu, kiedy okazało się, że część zamachowców samobójców albo pochodziła z dzielnicy Molenbeek, albo miała kontakty z jej mieszkańcami. Po marcowych zamachach na lotnisku i w metrze w Brukseli belgijski minister spraw wewnętrznych zapowiedział, że dzielnica Molenbeek będzie pod specjalnym nadzorem. Głośno wtedy było o wieloletnich zaniedbaniach władz dzielnicy, o policji, która nie zapuszczała się w rejony uznawane za najbardziej niebezpieczne. Od tego czasu przeszukano prawie 5 tysięcy domów.
domów i sprawdzono, kto dokładnie w nich mieszka. Z 57 osób uznanych za zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa, większość to dżihadyści, którzy wrócili z Syrii. Wszyscy są teraz pilnowani przez jednostki antyterrorystyczne. Belgijski minister spraw wewnętrznych poinformował, że monitorowana jest także działalność różnych organizacji meczetów, które, jak powiedział, bywają przykrywką dla terrorystów. Beata Kłomecka, Polskie Radio, Bruksela. Dziś ostatni dzień skrzyżowania kultur, jednego z najważniejszych w Polsce i naszej części Europy festiwalu z muzyką świata. W namiocie przed Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie wystąpią haitański zespół Czugb Walibete, eksperymentujący z afrykańską tradycją wudu, i Ester Rada z Izraela. Zaprasza dyrektor artystyczna festiwalu Maria Pomianowska. Dwa zespoły, dwa rzeczywiście światy różne, bo najpierw haitański zespół, który będzie czymś więcej niż koncertem, spotkanie z nimi. Będzie to wręcz przedstawienie na scenie. I potem Ester Rada, artystka urodzona w Izraelu, a pochodzenia etiopskiego. Ona w pewnym momencie swojego życia odkryła swoje korzenie etiopskie, zaczęła śpiewać oprócz hebrajskiego, angielskiego, również po amharsku i właśnie w tych językach będzie prezentować się podczas festiwalu Skrzyżowanie Kultur. Podczas tegorocznego festiwalu zaprezentowali się muzycy i artyści z trzech kontynentów. Prognoza pogody. Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami deszcz. Temperatura od 15 stopni na północnym zachodzie do 22 w centrum i do 24 na południu. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Reklama. 100 lat, 100 lat, niech Łączański ze mną. 100 lat, 100 lat, niech Łączański ze mną. Jeszcze raz, niech łącza niskie ceny nam. Niech łącza nam. Aż 1000 produktów za pół ceny z okazji urodzin w Media Expert. Zrób zakupy, zarejestruj paragon i wygraj zwrot kasy. Regulamin loterii dostępny w sklepach i na mediaexpert.pl. Karol, a jak kupujesz warzywa i owoce, to jak rozpoznajesz te naprawdę świeże? Moim zdaniem muszą być świeżo zerwane. I przywożone codziennie? Dokładnie. No, to stąd się bierze świeżość. No ja biorę stąd. A już teraz na ryneczku Lidla. Mango w pysznej odmianie Austin. 8,99 za kilogram. Jedynie 8,99. A do tego wszystkie świeże jabłka 40% taniej. Wszystkie świeże jabłka 40% taniej. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. To była reklama. 6 minut po godzinie 8. Poranek w Polskim Radiu 24. Przy mikrofonie Maria Furdyna. Jest sobota, 1 października, 275 dzień roku. Słońce w znaku Wagi wzeszło o 6.38, zajdzie o 18.12. A to oznacza, że dzień będzie trwał 11 godzin i 34 minuty. Imieniny obchodzą Danuta, Julia, Roman i Teresa. Składamy najserdeczniejsze życzenia. Polskie Radio 24. Wczoraj odbyło się pierwsze posiedzenie nowo powołanego Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów. Został on powołany po to, by koordynować wszelkie sprawy gospodarcze i rozwojowe. Nowy organ w strukturze rządu to efekt niedawnej rekonstrukcji. Jak wyglądały pierwsze jego obrady i jakie cele konkretnie stoją przed komitetem? O tym reporter Polskiego Radia 24 Lucjan Olszówka. Zadania, jakie stoją przed nowo powołanym Komitetem Ekonomicznym, wyliczała podczas pierwszego posiedzenia tego komitetu szefowa rządu. Jak mówiła Beata Szydło, komitet odpowiadać ma za rozwój, gospodarkę, przygotowanie wszystkich planów, ustaw, projektów gospodarczych i przede wszystkim za koordynację polityki gospodarczej rządu. Polska musi się szybciej rozwijać, tego oczekują Polacy. Ten szybszy rozwój jest potrzebny po to, żebyśmy mogli realizować założone nasze plany rozwojowe, społeczne, wyrównywanie szans. Dzisiaj Polacy chcą żyć na europejskim poziomie, chcą mieć równe szanse, chcą mieć przede wszystkim godne życie. Premier wyraziła przekonanie, że członkowie komitetu poradzą sobie ze stojącymi przed nimi zadaniami. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów zajmie się najpierw przygotowaniem harmonogramu swojej pracy na najbliższe miesiące. Przewodniczący komitetu, wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki przypomniał, że powołanie tego gremium byli najważniejsi, bo Polacy Wicepremier,
podkreślał jakoby to, że komitet ma strzec koordynacji polityki gospodarczej. Tu, takiej koordynacji, która ma Europie. Z jednej strony doprowadzić do dobrego, zdrowego wzrostu PKB, wzrostu gospodarczego, a z drugiej strony utrzymać stabilność budżetu, stabilność finansów publicznych państwa. Jak precyzował stojący na czele tego nowego organu wicepremier Mateusz Morawiecki, w pierwszej kolejności zajmie się on takimi tematami jak prawo wodne, regulacja rynku mocy, prawo zamówień publicznych, konstytucja dla biznesu czy ułatwienia dla przedsiębiorców. Priorytetem będzie natomiast przede wszystkim utrzymanie deficytu budżetowego poniżej 3% PKB. Morawiecki informował, że resort rozwoju ma gotowych już 12 projektów ustaw. Jak wyjaśniał, są to głównie ustawy dotyczące swobody działalności gospodarczej. Morawiecki wymieniał, że chodzi m.in. o nowelizację ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego i niektórych innych ustaw. Wicepremier dodał, że gotowy jest także projekt nowelizacji niektórych ustaw mający na celu poprawę otoczenia prawnego przedsiębiorców. Wkrótce także, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, ruszyć mają już prace nad tak zwaną konstytucją dla biznesu. Lucjan Olszówka, Polskie Radio 24. Chociaż niemal we wszystkich gospodarstwach domowych w Polsce znajdują się odbiorniki radiowe i telewizyjne, abonament terminowo płaci zaledwie 10% z nich. To jeden z najgorszych wyników w Europie, mówi przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski. W innych państwach to jest 98%, ale jak to, jak nie płaci, to musi kara potem być. A u nas to nie są dokładne dane, bo to zależy, jak statystyki i liczy, to znaczy, czy to są wpłacane z abonamentu w terminie pieniądze, czy to są odpowiednie nagrywanie, czy to jest ściąganie należności, czy to wreszcie są te wszystkie postępowania egzekucyjne. Natomiast jeżeli mówimy o tej grupie normalnie płacących abonament, to ta grupa spada do tych 10% gospodarstw domowych, co jest wynikiem skandalicznym. W październiku do Sejmu ma trafić nowelizacja ustawy abonamentowej autorstwa Prawa i Sprawiedliwości. Witold Kołodziejski podkreśla, że zwiększenie wpływów z abonamentu pozwoliłoby na zmniejszenie opłat na media publiczne. Jeżeli sobie założymy, że będzie on ściągalny w nie w 20%, nie w 10%, to w 90%, no to zawsze jakieś ulgi zwolnienia będą. No to i wysokość tego abonamentu będzie mniejsza, a na pewno będzie stabilna sytuacja mediów publicznych. Chodzi o to, żeby dać Polakom dostęp do treści wyprodukowany przez media publiczne i żebyśmy się wszyscy solidarnie składali na tę produkcję, bo to jest naprawdę duża wartość dla nas, dla naszych rodziców i przede wszystkim dla naszych dzieci. Wszyscy zapłacą abonament radiowo-telewizyjny, chyba że zgłoszą brak odbiornika. To jedna z rozważanych przez posłów Prawa i Sprawiedliwości zmian w pobieraniu abonamentu RTV. Zdaniem Witolda Kołodziejskiego ta propozycja jest najłatwiejsza do wprowadzenia. Jeżeli wejdzie ta zasada domniemania, no to oczywiście z urzędu wszyscy będziemy musieli ten abonament płacić. Dzisiaj każdy ma możliwość odbierania radia. Wszyscy będziemy musieli ten abonament płacić. Gdzie nie ma zasięgu SM, po to, żeby się odciąć od sygnałów radiowo-telewizyjnych. Nie wiem, czy jest człowiek w Polsce, który jest takich możliwości pozbawiony. Jeżeli się sam pozbawia, to mógłby to wykazać. Według danych Krajowej Rady abonament RTV w ubiegłym roku płaciło terminowo niewiele ponad 1 000 000 gospodarstw domowych, a na 13,5 miliona gospodarstw zarejestrowane odbiorniki miało zaledwie ponad 6,5 miliona, z czego połowa była zwolniona z tej opłaty. Wysokość miesięcznych opłat abonamentowych w tym roku wynosi za używanie radia 7 zł, odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego 22 zł i 70 groszy. Resort sportu podsumował tegoroczny Europejski Tydzień Sportu. Polska uczestniczyła w tej imprezie po raz drugi i znacznie poprawiła statystyki względem ubiegłego roku. Impreza miała na celu popularyzowanie aktywności fizycznej wśród Polaków. Finałowa gala i podsumowanie tegorocznej osłony odbyło się na Stadionie Narodowym w Warszawie. Europejski Tydzień Sportu odbywał się w dniach 10-17 września. W tych dniach w Polsce zorganizowano łącznie ponad 850 Musisz koniecznie chodzić nam w tyle ci znaków daje, tyle ci tu podpowiadam. A ty nie możesz tego pojąć, że chociaż przez ten kościół przechodzisz. Wytrzymałość, refleks oraz przyzwyczajenia, bo jak do kościoła i przez kościół chociaż przejść.
minister Witold Bańka ma nadzieję, że dzięki niemu sport i ruch staną się popularną formą wypoczynku. Zobacz, jak ten wiedział stanie, że przeszło też nasze najśmielsze oczekiwania i pokazuje, że jest głód sportu w Polsce. Także w samorządach, w małych gminach ogromna ilość organizatorów, którzy chcieli włączyć się właśnie w Europejski Tydzień Sportu. No, naszym zadaniem było zachęcenie naszych rodaków do aktywności fizycznej. I z tego monitoringu, który prowadziliśmy, naprawdę udało się to zrobić. Także ten Europejski Tydzień Sportu także trochę nachodził na czas Igrzysk Paraolimpijskich. My też pokazujemy, że sport nie ma barier. To wydarzenie w skali takiej globalnej naprawdę przyniosło znakomite efekty. W przyszłym roku oczywiście będziemy kontynuować to przedsięwzięcie. Nie możemy budować zdrowego społeczeństwa bez zachęcania, bez tej pracy podstaw, czyli ogromna rola pedagogów, wychowawców, resortu sportu, turystyki, pięknych rzeczy, żeby w tych trudnych tabletowo-smartfonowych czasach dzieci odciągać od komputera, zachęcać do aktywności fizycznej. Ale patrząc na zainteresowanie tymi imprezami sportowymi, to jest naprawdę światełko w tunelu. Coraz więcej dzieciaków też chce uprawiać sport, tylko do tych sportów trzeba właśnie przyciągnąć. Nie tylko przedstawiciele resortu czy samorządów namawiali Polaków do czynnego uprawiania sportu i aktywności ruchowej. Te role pełnili także ambasadorowie Europejskiego Tygodnia Sportu. W Polsce wśród nich byli m.in. mistrz paraolimpijski i rekordzista świata w skoku wzwyż Maciej Lepiato, czwarta w Rio de Janeiro sztangistka Justyna Kuzdryk oraz dwukrotny medalista Mistrzostw Świata w piłce ręcznej Artur Siódmiak. Jak mówi były szczypiornista, choć karierę już zakończył, chętnie się rusza i równie chętnie do tego ruchu namawia dziś innych. Nie rozmawiamy o sporcie wyczynowym, tylko o sporcie powszechnym, o tym zasianiu tego ziarenka do uprawiania sportu wśród dzieci, ale też wśród rodziców, bo świadomość rodziców jest bardzo istotna, bo polityka prorozportowa, prorodzinna to jest pierwsza komórka, gdzie dziecko dowiaduje się, jak sport jest istotny i jeżeli w domu się ruszamy, widzimy tatę, mamusię, kto pierwszy zalążek do tego, aby się ruszać. Myślę, że Europejski Tydzień Sportu bardzo dobrze się przyjął w całej Polsce. Rola ambasadorów nas, ja sam powiem szczerze, że jeżdżę po różnych częściach kraju i spotykam się z dziećmi, z rodzicami, to jesteśmy dla większości dzieci, jesteśmy idolami. I tak trochę nieskromnie powiem, my jako sportowcy wyznaczamy pewne standardy, pewną drogę, do której oni gdzieś zmierzają, więc rola autorytetu w tym projekcie jest nieoceniona, więc ja cieszę się, że akurat miałem zaszczyt tutaj wspomóc Ministerstwa Sportu i Turystyki, ale potrzeba zmian systemowych. To, że się ruszamy, to, że będzie więcej ludzi na skwerach, będzie więcej ludzi na stadionach, bo to też jest istotne, żeby przeżywać wspólnie te emocje. To jest jedna sprawa, a zmiany systemowe, czyli to tworzenie struktur pod różne dyscypliny sportu, odpowiednie dofinansowanie sportu powszechnego, bo nie oszukujmy się, jeżeli chcemy mieć sukcesy na Igrzyskach Olimpijskich w różnych sportach, w Mistrzostwach Świata Europy, no to musimy tę pracę wykonać u podstaw. W Europejskim Tygodniu Sportu w Polsce wzięło udział ponad 150 tysięcy osób, na całym kontynencie około 2 milionów. Materiał przygotował Michał Fedusio. 24 tytuły. Przegląd prasy w Polskim Radiu 24. W Gazecie Wyborczej o wszystkich kłopotach Grzegorza Schetyny PO przedstawi jutro założenia nowego programu. To ma być sygnał, że wyciągnęła wnioski z przegranej i ma ofertę dla Polaków, ale wciąż widać wewnętrzne podziały, pisze Gazeta Wyborcza. Niedzielna konwencja Platformy w Gdańsku z udziałem 1,5 tysiąca działaczy z całego kraju ma być pokazem partyjnej jedności i energii. Oprócz lidera PO Grzegorza Schetyny wystąpił Tomasz Siemoniak, Małgorzata Kidawa-Błońska, Rafał Trzaskowski i by udowodnić, że nie jest marginalizowana Ewa Kopacz. Była premier powie nie tylko o polityce senioralnej, za którą odpowiada podczas prac nad programem, ale także o prawach kobiet. Ma być twarzą liberalnego skrzydła w PO, ale realną jej pozycję w Platformie pokazuje to, że nie została zaproszona na żaden z ponad 200 klubów obywatelskich organizowanych w terenie, pisze Gazeta Wyborcza. PO od miesięcy zapowiada ogłoszenie nowego programu na wrzesień, ale przełożyła na 2 października i ogłosi tylko jego założenia. Do końca kadencji ma je konsultować z Polakami. W tym czasie Nowoczesna pokazała własne propozycje. Część pomysłów PO pokrywa się z programem Nowoczesnej. Na przykład wzmocnienie Trybunału Konstytucyjnego, obcięcie bogatym dodatków 500+, czy pomysł, by pieniądze z podatków trafiały bezpośrednio do samorządów. PO wróci też do hasła jednolitego podatku, z którymi nie potrafiła się przebić w kampanii, a teraz do swoich programów wpisały to PiS i Nowoczesna. Tomasz Siemoniak, który koordynował przygotowanie programu, mówi, że propozycje PO będą bardziej konkretne i dopracowane niż Nowoczesnej. Przedstawimy w Gdańsku całościową wizję Polski po PiS. Jeśli programem PiS jest plan Morawieckiego, my pokażemy, że jesteśmy za kompletnie inną wizją, bez centralnego sterowania, ze wsparciem dla przedsiębiorczości. Nowoczesna w swoim programie nie była w stanie
zmierzyć się z programem Morawieckiego, podkreśla Siemoniak. To w Gazecie Wyborczej, jutro konwencja Platformy Obywatelskiej w Gdańsku. A w Superekspresie wywiad z Januszem Piechocińskim z PSL, byłym wicepremierem i ministrem gospodarki. Pada pytanie o to, czy rekonstrukcja rządu zrobiła na nim wrażenie. Jest tutaj niesamowite pomieszanie materii. Rekonstrukcja miała miejsce miesiąc przed rocznicą powołania rządu. Jest to ruch uprzedzający, ponieważ gabinetowi PiS nie idzie dobrze. Okazało się, że ileś pomysłów rządu przestrzeliła, a koniunktura nie jest wcale taka, jak się spodziewano. I pada też pytanie o to, czy Mateusz Morawiecki poradzi sobie z funkcjami, które teraz ma, czyli jest ministrem finansów i ministrem rozwoju. Proszę sobie wyobrazić, że w 2015 roku pracowałem minimum 18 godzin na dobę, a byłem tylko Piechocińskim od gospodarki. Jak teraz przy tylu różnych obowiązkach Morawiecki będzie kierował zespołem 100 kilkudziesięciu dyrektorów, zespołem prawie 40 wiceministrów. Rozumiem, że to połączenie ma pokazać, że PiS stworzył nową jakość. Jednak ja mówię, i Herkules sobie nie poradzi. Wywiad z Januszem Piechocińskim w Superekspresie. Sportowe wydarzenia dnia. W studiu jest już Rafał Bała, czyli czas na sport. Witam ponownie. Za nami dwa mecze 11 kolejki Ekstraklasy. Wczoraj piłkarze Górnika Łęczna przegrali z Lechem Poznań 1-2. Taki sam wynik padł w Chorzowie, gdzie Ruch podejmował Zagłębie Lubin, a o tym meczu Tadeusz Musiał. Faworytem tego meczu było Zagłębie i choć męczyło się bardzo, to z tej roli wywiązało się i wygrało z Ruchem 2-1. Już przed pierwszym gwizdkiem w Chorzowie mieli powody, by się martwić, bo lista nieobecnych była długa, a przeważały na niej nazwiska defensorów. Ostatecznie Fornalik zdecydował się na eksperymentalne ustawienie tej formacji. Kączkowski, Cichocki, Oleksy i Moneta. A pierwsza akcja pokazała, że to może być błąd. Trzecia minuta, wrzutka z rzutu wolnego, niepilnowany Janoszka strzela głową z 5 metrów. Brak radości trafiającego był jednak zrozumiały, bo w barwach niebieskich spędził sporo czasu. Niepotrzebne tu celebracje bramki. Trochę lat tu spędziłem, szanuję tych ludzi, którzy tutaj kibicują, więc w duchu na pewno fajnie, ale niepotrzebne jakaś cieszenka bramki. Wydawało się, że kolejne trafienia dla gości będą kwestią czasu, a nie minęło 5 minut i był remis. Surma idealnie dograł do niezgody, a ten wykorzystał swoją prędkość, odstawił obrońcę i będąc oko w oko z bramkarzem zdobył swojego debiutanckiego gola w Ekstraklasie. Dynamiczak.